Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dobra, to puszczam live. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dobry, witamy na webinarium o skutecznych uczniowskich projektach na rzecz najbliższej okolicy. Witam Państwa. Ja nazywam się Michał Tragarz. A ja nazywam się Judyta Ziętkowska i obydwoje pracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. I będziemy mieli przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. To już jest trzecie webinarium z cyklu, całego cyklu Zaangażowani uczniowie. To jest cykl pięciu webinariów, które Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i American Spaces Poland. I takim głównym celem, czy takim tematem tego cyklu jest, jak różne wątki edukacji obywatelskiej mogą być poruszane na zajęciach i w różnych obszarach szkolnego życia oraz jak ta edukacja obywatelska może zwiększać zaangażowanie. Też wiemy, że w tych obecnych czasach motywacja czy zaangażowanie uczniów i uczennic jest jednym z większych wyzwań, z którymi się Państwo mierzycie, więc staramy się odpowiedzieć na to pytanie, jak można to zaangażowanie zwiększyć, korzystając właśnie z narzędzi edukacji obywatelskiej. Jeszcze zanim przejdziemy do kwestii tego, czym dzisiaj się zajmiemy, to kwestie takie techniczne. Tutaj widzę, że część z Państwa już na czacie się z nami wita, bardzo nam miło. Tradycyjnie prosimy o wpisanie, skąd Państwo są, czy to na Facebooku, czy na Zoomie. Część z Państwa nas ogląda również na transmisji na Facebooku. I zachęcam do korzystania z czatu właśnie w obu tych mediach, ponieważ te pytania czy komentarze, które Państwo będą pisali, będzie zbierała tutaj koleżanka i będziemy starali się na nie odpowiadać. Doświadczenie pokazuje, że tych pytań jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, więc wiadomo, nie zawsze nam się udaje do nich odnosić na bieżąco, więc postaramy się też pod koniec. Prosimy więc o te pytania, komentarze. Jest to dla nas też bardzo ciekawe właśnie, jak Państwo postrzegają tę tematykę. I jeszcze zanim przejdziemy do zasadniczej części, tak jak powiedziałem, nasze spotkanie organizujemy wspólnie z ambasadą USA i American Spaces i mamy dzisiaj z nami przedstawicielkę jednego z tak zwanych American Corner w Polsce. Tym razem jest z nami Agnieszka Asenkowicz z American Corner Katowice. Jakbyś na samym początku, Agnieszko, mogła nam powiedzieć, czym właśnie zajmuje się American Corner, jak szczególnie właśnie nauczyciele, nauczycielki mogą skorzystać z Waszej oferty. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Asenkowicz, na co dzień pracuję w American Corner, które znajduje się na Uniwersytecie Śląskim, czyli jesteśmy w samym centrum Katowic. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj wziąć udział w tym spotkaniu. Oprócz funkcji bibliotecznej, tak jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej. Organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, są to spotkania cykliczne, takie jak kluby książki, kluby filmowe, spotkania z native speakerami, czy też warsztaty dla szkół. Można wejść na naszą stronę i tam są podane tematy, na temat które prowadzimy spotkania ze szkołami, ale też są warsztaty specjalne. Ostatnio odbywały się u nas między innymi warsztaty twórczego pisania, czy też self-publishingu. Były też warsztaty na temat tego, jak zaprezentować swoją markę w internecie. Także wszystko, co Państwo chcieliby się dowiedzieć, znajduje się na naszym Facebooku oraz na naszej stronie. Ja zachęcam do kontaktu, bo ogólnie staramy się dostosować do Państwa potrzeb i zawsze staramy się, żeby było różnorodnie i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także ja nie chcę już przedłużać, bo wiem, że dzisiaj mamy wyjątkowo ciekawy temat, zresztą jak każde webinaria są ciekawe. Ja dziękuję najmocniej za uwagę i tak jak już wspomniałam, zapraszam do kontaktu i zapraszam do odwiedzenia American Corner, nie tylko na wydarzeniach online, ale też jak będą Państwo w Katowicach, to oczywiście zapraszamy do naszej placówki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i zachęcamy, zapraszamy. Wiemy, że dużo z Was jest ze Śląska i okolic, więc
myślę, że oferta właśnie American Corner z Katowic może być dla Was ciekawa. Przejdziemy zatem do przedstawienia naszego dzisiejszego składu, naszych prelegentek i jednego prelegenta, którzy będą rozmawiać z nami właśnie o projektach, działaniach społecznych. Witamy bardzo serdecznie Bernadetę Białek, nauczycielkę języka polskiego oraz WOS-u, nominowaną do Nagrody imienia Sendlerowej, no i oczywiście realizatorkę wielu działań społecznych z uczniami w szkole. Dzień dobry. Witamy Kacpra Kaletę, który będzie reprezentował dzisiaj głos uczniowski. Kacper ma również doświadczenie, jest działaczem społecznym z wielu różnych pól, Młodzieżową Radę Miejską między innymi w Szydłowcu. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że na czacie, że jest bardzo silna delegacja z Radomia, co mnie cieszy, i witam wszystkich, czy są z Radomia, czy nie. Dzięki. Witamy Joannę Klimczak, nauczycielkę fotografii, wykładowczynię przedmiotów artystycznych i również realizatorkę działań społecznych, bardziej właśnie w tematyce kulturalno-artystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I drugą reprezentantkę punktu widzenia uczniowskiego, Hanię Roszak, uczennicę klasy o profilu medycznym, finalistkę Olimpiady z Wolnej Historii. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że tutaj nasze gościnie, nasz gość będą mieli okazję jeszcze więcej o sobie powiedzieć w trakcie. I jeszcze z takich informacji technicznych, kwestia zaświadczeń i certyfikatów. Wszystkie osoby, które są z nami dzisiaj na Zoomie, będą mogły po zakończeniu webinarium wygenerować sobie zaświadczenie potwierdzające udział tradycyjnie. Link również tradycyjnie będzie podany na zakończenie, pod koniec webinarium na czacie. Będzie można się samodzielnie zalogować i pobrać sobie zaświadczenie. No i tak jak informowaliśmy na wcześniejszych spotkaniach, te osoby, które wezmą udział w komplecie spotkań, we wszystkich z 5 spotkań zaangażowanych uczniów, otrzymają jeszcze dodatkowo certyfikat poświadczający udział w całym cyklu wystawiony przez ambasadę i Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i tak, no co się dzisiaj wydarzy na naszym spotkaniu? No właśnie, bo przede wszystkim chcemy porozmawiać o tym, co wspólnego ma realizowanie działań projektów społecznych z zaangażowaniem, czyli naszym tym głównym tematem, i też właśnie jak zadbać o to, żeby te działania społeczne, które prowadzimy z młodzieżą, były właśnie angażujące, bo wiemy o tym, że często planujemy, wymyślamy, no a mierzymy się z tym, że właśnie gdzieś albo ta młodzież nie jest zainteresowana, albo ta motywacja w pewnym momencie spada, osoby się wykruszają, no to zgłaszacie nam bardzo często tak jako wyzwania, z którymi się mierzycie, więc wiemy, że tak jest, zastanowimy się właśnie, co robić, żeby te projekty, te działania społeczne rzeczywiście angażowały. No i nie uciekniemy też od bieżącej sytuacji, tutaj zastanawialiśmy się właśnie jak to połączyć, pogodzić. Być może też wiecie o tym Państwo, że no, przez ostatnie 7 dni jako Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowaliśmy bardzo dużo różnych materiałów dotyczących tego właśnie, co można robić w związku z wojną w Ukrainie, jak o tym rozmawiać z uczniami i uczennicami i tak dalej. Trochę więc chcielibyśmy pokazać tych materiałów w kontekście właśnie działań społecznych. No jest to najbardziej aktualny temat, wiemy, że też żyjecie tym w swoich szkołach, że uczniowie i uczennice też tym żyją, więc no, w kontekście zaangażowania to myślę, to jest trudne mówić o tym, że to jest dobry temat, tak? No, bo jest to bardzo, bardzo trudny i tragiczny temat, ale z pewnością gdzieś to zaangażowanie możemy tutaj wykorzystać też w dobrym celu, więc też chcieliśmy krótko powiedzieć o tym, co można robić. Takie trzy główne punkty na dzisiaj. I zanim tutaj wykorzystamy potencjał naszych prelegentek i prelegenta, mamy tutaj unikatową sytuację i głosu nauczycielskiego, i głosu uczniowskiego, to tak zarysujemy,
jak rozumiemy sam projekt społeczny, żebyśmy po prostu wiedzieli, o jakich warunkach mówimy, co rozumiemy przez działanie społeczne. I przez działanie społeczne, przez taki projekt społeczny rozumiemy takie działanie, w którym przede wszystkim jest określone w czasie, to znaczy może ono trwać 2 miesiące, 3 miesiące, może trwać kilka tygodni, może trwać pół roku, ale mówimy o takim początku i końcu tego działania, bo też to jest inna trochę sytuacja niż praca w klasie, gdzie w klasie pracujemy jeden rok, drugi, trzeci, czwarty i nie widać takiego wyraźnego końca czy wyraźnego celu, dlaczego w tej klasie ci uczniowie są. Tutaj jest właśnie taki określony czas projektu i określony cel, w którym, do którego jakby ta określony cel tego projektu, tak? Jest to cel społeczny, skoro jest to cel, projekt społeczny, jest to cel społeczny na jakąś potrzebę, na jakąś sytuację bieżącą, na przykład wojny w Ukrainie, odpowiadamy, realizując ten projekt. I w tym określonym czasie zbieramy grupę chętnych uczniów, uczennic, żeby wspólnie z nimi to działanie przeprowadzić. Więc tutaj mówimy o takiej sytuacji, w której pracujemy w określonym czasie z określoną grupą uczniów i uczennic, żeby zrealizować określony cel społeczny. Tak, można, myślę też, jakby ten cel prowadzi do jakiejś zmiany, tak? Myślę, że to jest też taki wyróżnik tych działań społecznych, o których mówimy, w przeciwieństwie do takich działań, które na przykład mają tylko przykładowo cel badawczy, zdobycie jakiejś wiedzy, pogłębienie jakiegoś tematu. No tu zajmiemy się jednak takimi działaniami związanymi ze zmianą. Tak, ale przed zmianą dzieje się to badanie, to znaczy mamy określone etapy tego projektu społecznego, czyli najpierw zbieramy grupę uczniowską, która jest zainteresowana takim działaniem, która chce przeprowadzić wspólnie z nami takie działanie. Sprawdzamy, co jest potrzebne, na jaką potrzebę możemy odpowiedzieć, jakie zasoby do tego możemy wykorzystać lokalnie. Też po to, żeby to działanie, które planujemy, miało sens i było faktycznie odpowiedzią na istniejącą sytuację, istniejące potrzeby, a nie było działaniem dla samego działania, więc ten element badawczy pojawia się tutaj wyraźnie. I potem jak sprawdzamy już, co jest potrzebne, na podstawie tego wybieramy, w jaki sposób chcemy na to odpowiedzieć. Czyli na przykład, jeżeli stwierdzamy, że jest w naszej okolicy za mała świadomość dotycząca segregowania śmieci czy ochrony środowiska, w którym ta miejscowość się znajduje, wtedy odpowiedzią na przykład na taką potrzebę może być projekt z tym związany, to znaczy jak zwiększyć wśród mieszkańców, mieszkanek naszej miejscowości wiedzę o tym, jak segregować śmieci, jak dbać o to środowisko naturalne w czasie naszych codziennych czynności, naszego codziennego życia. Jak mamy już wybrany cel, planujemy, w jakim czasie go osiągniemy, kto nam może pomóc, czy będą to osoby ze szkoły, dyrekcja, inni nauczyciele, nauczycielki, czy będą to rodzice, czy będą to jakieś instytucje może na przykład lokalne, które mogą nas wesprzeć w tym temacie. Kontaktujemy się z nimi i zapraszamy do wspólnego działania. Planujemy, mamy już osoby, które mogą nas, instytucje, które mogą nas wesprzeć, więc przechodzimy do działania, działamy, przeprowadzamy nasze działanie, sprawdzamy nasze efekty, pokazujemy te efekty na forum lokalnym, szkolnym, klasowym. I na koniec ważny aspekt, jeden z najczęściej pomijanych, który jest taki bagatelizowany, to znaczy świętujemy i doceniamy też wzajemnie, co udało nam się zrobić, co udało nam się osiągnąć, a przede wszystkim też czego udało nam się nauczyć, co udało nam się sprawdzić, co jest akurat bardzo ważne w kontekście zaangażowania, które jest motywem takim przewodnim naszego dzisiejszego spotkania, do czego jeszcze też wrócimy. Tak, więcej o tych etapach, które tutaj błyskawicznie Judyta zarysowała, przeczytacie Państwo w publikacji Młodzi w Akcji. Tutaj zaraz link na czacie zostanie wysłany i w mailu też po tym webinarium materiał, właśnie publikacja Młodych w Akcji zostanie wysłana. My dziś to webinarium nie jest poświęcone właśnie tym technicznym aspektom, więc nie będziemy więcej wchodzili w szczegóły etapów. Natomiast tutaj chcieliśmy, żeby to było zarysowane, o jakich w ogóle działaniach mówimy, jakiego typu działaniach. Zapraszamy do publikacji po więcej szczegółów.
nie tylko publikacji, mamy też dużo webinarów na ten temat i też mamy galerię projektów Młodzi w Akcji, jednego z naszych programów, gdzie można się zainspirować i zobaczyć, jakie działania inne grupy szkolne przeprowadzały, więc to też możemy wysłać po naszym spotkaniu dzisiejszym. A już tak przechodząc do konkretu, też żeby wiedzieć, co faktycznie młodzi robią, realizując te projekty społeczne, to ja chciałabym zapytać Ciebie, Haniu, i Ciebie, Kacprze, jakie działania społeczne, jakie projekty społeczne udało Wam się zrealizować, jakbyście się podzielili takim jednym projektem, z którego jesteście szczególnie dumni. Na czym on polegał? Kiedy się działo? Mi rok temu udało się zrealizować projekt Koncepcja na młodość, który dotyczył edukacji seksualnej i głównie skupialiśmy się tutaj na chorobach przenoszonych drogą płciową, menstruacji oraz antykoncepcji, ale również dzieliliśmy się naszą wiedzą o rzadko poruszanych tematach, jak na przykład mononukleoza. Te tematy właśnie często są odrzucane w rozmowach i powoduje to, że w wielu przypadkach po prostu młodzi ludzie szukają w innych źródłach wiedzy, często to jest internet, social media, czego ja sama doświadczyłam, gdy byłam członkinką różnych grup społecznościowych i ta wiedza nie była do końca rzetelna, więc po prostu postanowiłam stworzyć projekt. Też musiałam przenieść format, bo miał być to na początku projekt prowadzony w szkole, niestety przez pandemię przenieśliśmy go do social mediów, i tam udało nam się zrobić na przykład konkurs o stereotypach, z którego jestem bardzo dumna, bo dzięki temu mogliśmy zauważyć, że naprawdę to jest poważny problem, właśnie ta niewiedza, że nie do końca wiemy, co tak naprawdę znaczy edukacja seksualna, na czym się opiera, ale też na koniec wszystkich działań, czyli właśnie przekazywania informacji, tworzenia postów, udało nam się przeprowadzić quiz wiedzy o edukacji seksualnej. I dzięki temu, że uczniowie wzięli w tym udział, zauważyliśmy znaczną poprawę ich wiedzy i właśnie to też mnie nauczyło, że warto tworzyć takie projekty, bo mimo tego, że na początku myślimy, że one nic nie dadzą albo po prostu nie będą tak ważne, to okazuje się w pewnym momencie, że są problemy i warto je rozwiązywać. Dzięki, Haniu. Odnośnie moich projektów, brałem udział w bardzo wielu projektach uczniowskich w szkole i poza szkołą, związanymi ze szkołami na przykład. I najbardziej byłem zadowolony z działań, które jakby były powiązane z moimi pasjami, tak? Bo działałem na rzecz klimatu czy historii, jednak to nie jest temat, którym najbardziej się interesuję. Najbardziej to właśnie WOS, no trochę przyznam polityka, tak, Europa. I właśnie takie działania najbardziej mi się podobały. Tutaj mam przykład, czy to projektu Zjednoczona Europa, gdzie działaliśmy pokazując zalety Unii Europejskiej i Europy jakiego naszego kontynentu, tak? Na przykład piękne miasta w Europie, państwa. A w polityka zaangażowania to był projekt związany z taką edukacją o demokracji i o tym, jak funkcjonuje naprawdę polityka. Więc ja widzę taką zależność też pośród moich znajomych, z którymi działałem, że im najłatwiej się działa w projektach, które po prostu ich interesują. To jest bardzo ważne, żeby działać w tym, co nas interesuje, żeby na siłę nie działać, czy to na rzecz historii, jak się nie interesujemy historią, czy właśnie w innych, tak? I uważam, że każdy projekt na swój sposób jest wyjątkowy, bo zawsze robimy go z innymi ludźmi, na innych zasadach i po prostu inne działań się podejmujemy, co zawsze jest wyjątkowym doświadczeniem i czymś nowym i fajnym, więc... A powiesz w dwóch zdaniach, na czym polegał ten projekt Polityka Zaangażowania? Tak, Polityka Zaangażowania polegała na zapraszaniu posłów, wstępnie posłów, tak, później miało się to rozwinąć niestety przez Lex Czarnek, tymczasowo to zostało wstrzymane, ale polegało na zapraszaniu właśnie posłów do szkół, żeby opowiedzieli o swojej pracy bez partyjnych rozmów na zasadzie popieramy to, bo coś tam, tylko po prostu właśnie opowiadał o swojej pracy, o tym, jak wygląda jego praca od podszewki, tak? Czyli na przykład jakieś takie ciekawostki, jak takie, o których się nie mówi, tak? Prosto z Sejmu na przykład było bardzo dużo pytań o zarobki, na przykład też mogli się dowiedzieć, jak to wygląda ze strony posła z wieloma sprawami, tak? O poglądy były też pytania, więc ja po tym spotkaniu, które było, a było jedno niestety, bo właśnie wtedy pojawiło się to zagrożenie z Lex Czarnek, jestem zadowolony i po prostu to pokazało, że młodzi potrzebują takiego
powiedzmy, skonfrontowania się z poglądami i takiego poznania polityków, nie na zasadzie, a co ja będę chodził głosować, bo i tak ich nie znam, nie wiem, co to za ludzie, nie wiem, o co z tym chodzi, tylko to było dla nich takie bardzo wartościowe i uczące. Wręcz pytali właśnie, czy da radę jeszcze raz i w ogóle pytali o tego samego posła, bo po prostu byli ciekawi, tak, jak to wygląda i chcieli po prostu się skonfrontować jeszcze raz, więc dla mnie ciekawe doświadczenie jako organizatora i dla uczniów jako, że poznali polityka, którego nigdy wcześniej nie widzieli, w sensie w ogóle polityków, tak, więc wydaje mi się to bardzo ciekawe. Dzięki. Tutaj Hania i Fran i Kacper zwrócili uwagę na bardzo ciekawe zagadnienia, to znaczy, że z jednej strony projekty, które bardzo przydały się społeczności szkolnej, dotyczące edukacji seksualnej i dotyczącej sytuacji wizerunku polityków wśród młodych ludzi, ale też tutaj Kacper zwrócił uwagę na to, że najchętniej się młodzi ludzie angażują w to, co jest ich interesuje, więc tutaj też chcemy tak zwrócić uwagę, jak my rozumiemy skuteczność, która pojawia się w tytule naszego webinarium. Dla nas skuteczność, skuteczny projekt społeczny to nie tylko ten efekt finalny, to znaczy ten happening, który uda nam się zorganizować, ten reportaż, który uda nam się przeprowadzić. Dla nas skuteczność to przede wszystkim to, czego młodzi ludzie, biorąc udział w tym projekcie, się nauczą, jakie kompetencje komunikacyjne i społeczne, kompetencje obywatelskie zdobędą, jak nauczą się reagować i radzić sobie w różnych sytuacjach, czyli dla nas ta skuteczność polega przede wszystkim na tym, żeby to działanie na końcu, które się uda zrealizować, może być mniejsze, ten efekt może być mniejszy. Planowaliśmy na przykład przeprowadzić happening, przeprowadzić 10 warsztatów, udaje się zrobić mniej, udaje się zrobić coś innego, tak jak Hania wspomniała, trzeba czasem przeformułować projekt, bo pojawia się pandemia, czyli na coś, na co nie mamy wpływu, ale w międzyczasie to, co jest ważne, ta skuteczność, czyli czego ci młodzi ludzie się faktycznie w tym czasie nauczą, jak nauczą się wybierać na przykład wspólnie pomysł, czy nauczą się wychodzić z czasem trudnych sytuacji konfliktowych w grupie. Ta skuteczność dla nas ma takie znaczenie o tyle, że w zależności od tego dla nas projekt to przede wszystkim taka nauka, jak radzić sobie w różnych innych sytuacjach w życiu już poza tym projektem i też przede wszystkim jak angażować się poza tym projektem, na przykład na lekcji, jak być zaangażowanym, co sprawia, że ja się czuję zaangażowana. Tutaj myśląc o tym, czym ten skuteczny projekt jest, że to jest nie tylko ten efekt końcowy, chcielibyśmy chwilkę się pochylić nad takimi barierami, wyzwaniami, które szczególnie na starcie utrudniają to zaangażowanie się. I tutaj jedną z takich rzeczy jest przymus wzięcia udziału w projekcie. To znaczy ten moment, w którym ten uczeń, uczennica decyduje, czy bierze udział w tym projekcie, czy nie, czy to jest coś dla niego, dla niej, czy nie, jest znaczący o tyle, że nie czuje się przymuszony do udziału w działaniu i nie zaczyna z takiego punktu sfrustrowania, oporu, niechęci. Jeszcze nie wie, co się będzie działo, jeszcze nie wie, o co chodzi, ale to już jest taki moment, gdzie to działanie kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, z czymś, do czego został po prostu przymuszony. Więc to jest taka pierwsza rzecz, w jaki sposób ten uczeń, uczennica jest do działania zapraszany. Druga rzecz to taka szczególnie mająca znaczenie wśród dzieci i młodzieży, to pewnie się Państwo z tym spotkali nieraz, pracując w klasach z uczniami, uczennicami, to relacje w grupie. Szczególnie gdy mówimy o projekcie, kiedy zespół może się składać z osobami, które na co dzień nie mają z sobą takiego dużego kontaktu, mogą się też mało znać lub w ogóle czasem nawet nie znać, te relacje w grupie i ta obawa, jak grupa mnie przyjmie, mogą być szczególnie znaczące. Też z tego tytułu, nawet jak się właśnie ta grupa spotyka, cechuje ją takiego pewnego rodzaju pozorność, to znaczy ona nie do końca powie, uczeń, uczennica nie do końca powie, czego oczekuje, czego się obawia, bo też nie chce się za bardzo wychylać. To też pewnie Państwo mogliby przywołać mnóstwo takich sytuacji.
I to też powoduje i ten właśnie ta niepewność, i ten stres, jak ta grupa mnie przyjmie, na czym polega to działanie, jak będziemy się współpracować z tym konkretnym nauczycielem, nauczycielką, powoduje szereg emocji. Emocji, nie ma złych, dobrych emocji, to wiemy, ale emocji, które nie są łatwe. To jest na przykład właśnie niepewność, taka stres, jak to będzie, jakie będą zasady działania, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. W sytuacji, w której uczeń, uczennica zostali przymuszeni do udziału, też dochodzi właśnie frustracja, niechęć do tego, do czego, w czym świadomie nie wyrazili zgody. I to się może objawiać różnymi zachowaniami, które też Państwu mogą być znane skądinąd z klasy, z grupy. Na przykład żartowaniem, takim próbą rozładowania stresu, takim żartowaniem, co samo w sobie nie jest złe, natomiast może powodować w sytuacji, w której zmierza do ośmieszenia jakiejś konkretnej osoby czy osób w grupie, to już zaczyna być problem. Są pytania o wyjaśnienie, takie wyjaśnienie pokazujące taką niepewność, próby takiego biernego zgadzania się, gdzie jeszcze tak niby grupa się zgadza, ale my wiemy, że może nie do końca jeszcze oni mówią naprawdę, co myślą i czy na pewno tego chcą, na co się zgadzają. No i tutaj właśnie te emocje mają szczególne znaczenie, właśnie związane z tą niepewnością, taka niepewność, stres, ten początek jest taki właśnie trudny. I też prawda jest taka, że każdy uczeń, każda uczennica, my też wchodzimy do grupy, do konkretnego działania z jakimś pewnym bagażem, z takim pewnym bagażem tego, co myślimy o świecie, tego, co myślimy o ludziach, jakieś nasze przekonania, wartości też z nami tam wchodzą. To nie jest tak, że jak wchodzimy w konkretne działanie, to wszystko to, o czym myślimy, jak myślimy, zostaje gdzieś poza nami, poza drzwiami. I takie przekonania mogą być ze zupełnie różnego poziomu. Na przykład często się spotykamy w naszych projektach społecznych z takimi przekonaniami, po co robić? Bez sensu jest robić coś za darmo. Co z tego będę mieć ja? Przecież to i tak nic nie zmieni. Ja, to nie jest moje działanie, nie mam na to wpływu. I tak nie mam na to wpływu, to po co mam to robić? Mam tylko wykonywać. I to są takie rzeczy, które, takie przekonania, takie to jak właśnie ten uczeń, uczennica patrzy na świat, na ludzi, na to, co się dzieje, które utrudniają zaangażowanie, bo hamują ten rozpęd do działania. I taka rzecz, która też bez wątpienia z naszych takich doświadczeń wynika, to znaczy relacja z osobą prowadzącą tę grupę, z nauczycielem, nauczycielką, bo też nie oszukujmy się, jeżeli ta grupa się spotyka, to ona szczególnie jak się nie zna, nie wie, co się będzie, na czym to działanie będzie polegało, a już w ogóle jak nie współpracowała dotąd z tym nauczycielem, nauczycielką, nie miała z nimi lekcji, w tym momencie bardzo uważnie patrzy, co się będzie działo i szczególnie patrzy na osobę prowadzącą, czyli państwa, w jaki sposób nauczyciel, nauczycielka zareaguje na sytuację trudną w grupie, czy da ramy współpracy, czy jak sobie poradzi z osobą, która próbuje zdominować grupę, więc jest takie ograniczone zaufanie na starcie, które też jednak sprawia, że trudniej tak nas wejść i zacząć od razu działać, przejść do planowania i przejść do działania. To są właśnie te wyzwania, bariery, które gdzieś tak pojawiają się w czasie współpracy ze szkołami, współpracy z państwem. A ja chciałam się zapytać tak ze strony waszej, Hania, Kacper, jak to wygląda z waszego punktu widzenia, bo to jest dla nas też bardzo, bardzo ważne, co sprawia, że łatwiej wam się zaangażować w takie dodatkowe działania? Kacper, proszę. Dobrze, no to przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żebym czuł jakieś cele, robiąc ten projekt, tak? To jest po prostu ważne, żeby czuć taką motywację do robienia tego. Drugą sprawą to też jest właśnie to, o czym była przed chwilą mowa, czyli otoczenie, tak? Czyli z kim robię ten projekt, no bo wiadomo, że łatwiej się robi to z osobami, które
niekoniecznie znamy, ale jakby powiedzmy łapiemy taki wspólny vibe, taki potrafimy się dogadać. No i dla mnie ważne jest to, żeby działając przy jakimś projekcie mieć taką perspektywę poznania nowych ludzi, czy to zdobycie jakiegoś nowego doświadczenia, czy po prostu czerpać frajdę z tego. To jest dla mnie bardzo ważne, bo miałem takie doświadczenie właśnie w projekcie, który nie dawał mi żadnej ani perspektywy rozwoju, ani takich nowych znajomości. To jest po prostu bardzo, było męczące wewnątrz, więc ważne dla mnie, tak, jest to, żeby po prostu któryś z tych warunków był spełniony i żeby po prostu zyskiwać tak wewnętrznie i mentalnie na tym projekcie, tak? Nie tylko właśnie poprzez to, że cieszę się z tego, że czy to komuś pomogę, czy coś zrobię na rzecz danego tematu, tylko po prostu właśnie, że jest ta perspektywa rozwoju lub zdobycia nowych znajomych lub inne po prostu jakieś takie korzyści psychiczne. Tam powiedziałeś na początku dość ważną rzecz o tym, że istotne jest, żebyś wiedział, jaki jest cel tego działania, albo żebyś go, no rozumiem, akceptował, uważał za ważny. Co, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie, czego byś potrzebował od dorosłych, tak, którzy właśnie no nie wiem, zapraszają do udziału w jakimś projekcie, jak powinno to wyglądać na samym początku właśnie, żebyś tak czuł, tak, żebyś właśnie wiedział, jaki jest ten cel, żebyś go rozumiał. Czy to oznacza, że na przykład nauczyciel nie powinien tego celu sam określać, czy no właśnie, jak ze strony nauczyciela to powinno wyglądać twoim zdaniem? Znaczy, trochę może tutaj popłynę i powiem, że nauczyciel w tej sytuacji, jak tworzy powiedzmy grupę do projektu, musi być trochę takim liderem na początku, na zasadzie właśnie musi umieć powiedzmy no przekonać tą osobę, która chciałaby dołączyć, uzasadnić to w ogóle, po co to robimy, tak? No bo nauczyciel, który przyjdzie do ucznia i powie, no słuchajcie, robimy projekt z historii, i na pewno pojawi się pytanie, po co, dlaczego? No i nauczyciel, który nie będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie, po co robimy na przykład projekt o Józefie Piłsudskim, no będzie miał problem z tym, żeby zyskać, w sensie, przepraszam, mieć ludzi w grupie i potem osiągnąć jakieś działania, tak? Bo jeśli nawet zbierze grupę ludzi, motywując to, słuchajcie, przyjdźcie, dostaniecie uwagi, pochwalę wychowawczyni i dostaniecie szóstki, okej, to zadziała, ale motywacji do działania nie będzie. Ważne jest to, żeby ich zmotywować, słuchajcie, może nie interesujecie się na przykład historią, tak? Jeśli nawet tworzymy grupę nieinteresującą się historią, ale zobaczcie, Piłsudski był naszym bohaterem i już jak przynajmniej jest jakieś umotywowanie tego, że robimy to, bo jest jakiś powód, po co to robimy, bo na przykład jest bohaterem, czy nie wiem, powinniśmy doceniać tą osobę, czy dużo zrobić dla naszego otoczenia lokalnego, to jest już jakaś motywacja, która może przekonać tych ludzi, tak? Podam tutaj na przykładzie, tutaj w szkole mamy teraz działania na rzecz Ukrainy, tak? Mamy tutaj w szkole taki ośrodek młodzieżowy i tam właśnie przyjeżdżają i ludzie czują się zmotywowani, gdy słyszą właśnie, że to jest u nas w szkole, i taka motywacja, że my jako społeczność powiedzmy dajemy im tą przestrzeń i że powiedzmy jakby oni mogą coś zrobić. Taką czują wewnętrzną motywację, bo ktoś im powiedział dlaczego, tak? Właśnie przez tą, tutaj powołując się na ten ostatni punkt tematu, tak, że nawiązanie do, oni po prostu czują taką motywację i powód, po co to robią. Właśnie to zauważyłem dzisiaj, gdy pytali mnie, czy są, czy można coś zrobić, bo jestem w samorządzie, więc To jest ważne, żeby właśnie był ten motyw i cel. I no i jak mówię, nauczyciel musi na początku pokazać ten cel, motyw, wcielić trochę taką rolę lidera, tak? Wiadomo, że później w grupie może być lider uczniem, tak? Gdzieś tam powiedzmy starać się działać, powiedzmy kontrolować te prace, tak? Natomiast na początku musi być takim liderem i przekonać, pokazać wartość projektu. Dzięki. Ania, a jak to z twojego punktu wygląda? Co na początku powinno zostać zrobione w projekcie, żebyś ty czuła się zaangażowana? Co ci takiego ułatwia? Ja myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby temat był dobrze dobrany. Bo właśnie tak jak już Kacper wspomniał, kiedy dobrany zostaje temat, który nie do końca interesuje uczniów, a muszą oni coś zrobić na przykład właśnie dla oceny czy dla czegoś, to nie jest do końca dobre. Wolałabym właśnie tak dostać temat, który bym chciała realizować i też myślę, że na to ma duży wpływ to, gdy mamy swobodę wybierania tego tematu, możemy przedyskutować to razem z nauczycielem i na to składa się to też, że chciałabym angażować się w projekty, gdzie po prostu wiem, że nauczyciel traktuje mnie po partnersku, że mogę wymienić się z nim swoimi spostrzeżeniami, dodać jakieś uwagi. Nauczyciel może też zaproponować mi coś,
dać jakąś taką motywację do działania, pokazać drogę, którą możemy się kierować, robiąc dane działanie, ale też ważne jest to, aby rozmawiać o tym, co chcemy zmienić, co nie do końca może być dobre w danym projekcie i również na początku przedyskutować, czego my oczekujemy. Czy chcemy właśnie wprowadzić jakieś zmiany, czy też może chcemy nabyć nowe umiejętności, bo często młodzi ludzie też są zachęceni, kiedy wiedzą, że mogą nabywać umiejętności, na przykład być bardziej kreatywnymi, pracować w grupie, a jednak wielu z nas w tych czasach ma problem z tą pracą w grupie i właśnie dla mnie to jest bardzo zachęcające, kiedy nie pracuję właśnie sama, lecz mogę z kimś. Tutaj Hania zwróciłaś uwagę na wiele ciekawych aspektów, między innymi to, że ważne też jest nie tylko to, co osiągniemy jako ten cel projektu, ale też, to też Kacper wcześniej wspominał, co konkretnie z tego będzie mieć ten konkretny uczeń, uczennica, czego się nauczy, co się przyczyni do jego rozwoju, gdzie chciałby podnieść te swoje kompetencje, na przykład pracy w grupie i że określenie tych właśnie oczekiwań na starcie, pokazanie co, czego się możesz nauczyć, czego chcesz się nauczyć i w jaki sposób możesz się nauczyć za pomocą tego projektu, udziału w tym projekcie, wpływać może znacząco na zaangażowanie już na samym początku. Tak. No dobrze, to mamy więc na pewno ten aspekt rozmowy o celach, tego, żeby na początku wszyscy potencjalni uczestnicy wiedzieli, dlaczego to robimy, albo również mogli sami te cele definiować, jeśli mamy do czynienia z trochę już bardziej doświadczonymi uczniami. No ale tutaj to, co padło też na samym początku, często tym wyzwaniem jest taki brak poczucia bezpieczeństwa, to że szczególnie jeśli to jest grupa złożona z osób, które się nie znają albo słabo się znają, no młodzi ludzie często, prawda, obawiają się tej krytyki grupy, nie czują, że mogą się wyrazić. Jak sobie z tym radzić i jak zbudować na początku właśnie taką atmosferę bezpieczną, taką atmosferę, w której będą ci młodzi się czuli komfortowo? To pytanie już mamy do naszych nauczycielek, opiekunek zespołów i na początku Bernadeta, jak ty to robisz, jak rozpoczynasz swoje projekty? Na pewno rozpoczynam od budowy tej dobrej atmosfery zaczynam od dobrej rozmowy, od dobrego samopoczucia. Wychodzimy z takiej tradycyjnej lekcji. Dla mnie bardzo ważne jest, żebyśmy traktowali się po partnersku, więc sam układ, jak siedzimy, że siedzimy w kręgu, jeżeli jest możliwość, jest już ciepło, wychodzimy poza budynek szkoły, bo mamy taką możliwość. I to powoduje, że uczniowie, uczennice już widzą, że są w innej sytuacji niż taka typowa lekcja. Bardzo ważne jest to, żeby rozładować jakieś emocje, czasami nie, no one są różne, tak? Młodzież, jak jest w wieku dojrzewania, czy grupa, kiedy się nie zna, to z jednej strony to jest ciekawe, bo rozpoczynają budowę w nowej grupie, tak, budowę czegoś, natomiast ważne są te emocje i ja korzystam często z koła uczuć, jest to taka, jest to takie narzędzie, nie wiem, czy ono, ja wam przesyłam, czy tak, ono gdzieś ukażemy. Jest, więc jeżeli ktoś ma trudność na przykład z nazwaniem swoich emocji, szczególnie małe dzieci, bo z różnymi, tak pracuję od 4 do 8 klasy, to się sprawdza i my do tego wracamy przy różnych okolicznościach, nie tylko przy okazji projektu, ale też przy okazji lekcji, więc faktycznie to się sprawdza, te uczucia są też połączone z kolorami i wtedy argumentują, dlaczego tak się czują. Jeżeli na przykład nazywają emocje bardzo negatywnie, to próbujemy szukać innych nazw. Korzystam też z kart metafor. Można je samemu zrobić z różnego rodzaju, powycinać z gazet, zalaminować. Wybierają sobie ilustrację, która na przykład oddaje ich stan jakby tak samo poczucia danego dnia, mówią dlaczego. To się bardzo sprawdza, przełamuje, chociaż miałam taką informację zwrotną kiedyś, jak już kończyłam pracę w ostatniej klasie gimnazjum, że najtrudniejsze na początku projektu, jak zaczynaliśmy, to w ogóle było wypowiedzieć się w kontekście tych kart metafor. Ja w ogóle się nie spodziewałam tego, więc to też jest ciekawe, jaka jest perspektywa uczniów, uczennic. Także to jest bardzo ważne, taka
właśnie rozmowa o, na początku rozmowa o emocjach, uczuciach i to, żeby oni wiedzieli, że zawsze mogą powiedzieć wszystko w tej grupie, w której jesteśmy i tylko musi to być we właściwy sposób. I potem już przechodzimy do wyboru projektu, tak, tematu. I ja zawsze wychodzę od zainteresowań uczniów, co ich interesuje, co, w jakim kierunku chcą zmierzać. Robimy taką mapę mentalną i później głosujemy. W którym kierunku chcą iść. Także to jest bardzo ważne, żeby też no, to wyszło od uczniów i uczennic, bo wtedy są zmotywowani i to tak też się buduje tą dobrą atmosferę. Jest ich. To tyle na początek. Dziękuję. Bania, jeszcze tylko powiedziałaś tak? O takiej ciekawej rzeczy. Powiedziałaś, że ważne jest, żeby w grupie każdy wiedział, że może wszystko powiedzieć tak, w odpowiedni tak. sposób. Jak to zapewnić? Tak. Znaczy, ja uważam, że trzeba mieć dużo cierpliwości i nie bać się, bo do tych emocji jest dużo, one się będą pojawiały, tak? I zapewne też w najbliższym czasie. I dzieci, młodzież mają trudność z wyrażeniem tych emocji, więc nawet jak one są nazwane w taki sposób, który nas razi, tak? Obiektywnie rzecz biorąc, to ja daję się wypowiedzieć, ale robimy taką stopklatkę i na przykład pytam się, w jaki sposób można sparafrazować to, co czujesz. Nazwij to w inny sposób i to działa. I w tym momencie oni nie, czują, że nie są krytykowani, tylko że są wysłuchani. I naprawdę to działa, bo szczególnie to działa z uczniami, na przykład z dysfunkcjami, bo mamy dużo uczniów z zespołem Aspergera, którzy bardzo dosłownie odbierają pewne rzeczy i to naprawdę przynosi ogromny taki efekt. Także warto poświęcić czasami więcej czasu, ja uważam, na zbudowanie tej relacji i później oni już rozumieją te zasady. Można stworzyć zasady dobrej rozmowy, wywiesić je w klasie, tak? Odwołujemy się do tego kontraktu naszego. Oczywiście to wychodzi od uczniów i uczennic i z ich perspektywy tak samo. I to też jest takie poczucie wtedy bezpieczeństwa i jest do czego się odwołać. Dzięki. A Joanna, jak to wygląda u Ciebie, jak Ty zaczynasz swoje działania? No, tak naprawdę ja zaczynam działania od zrobienia takiego researchu. Co moi uczniowie potrzebują? Często cały czas powtarzam, że jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. W związku z tym uczniowie, którzy do mnie przychodzą do klasy, są to uczniowie, którzy są zainteresowani szczególnie tematem po prostu właśnie fotografii czy filmu. I właściwie takim narzędziem, którym zwykle się posługujemy, to właśnie fotografia i film, obraz w ogóle. W związku z tym faktycznie robię taki research, zastanawiam się wspólnie z klasą, z grupą, co chcieliby po prostu podjąć, jaki temat chcieliby podjąć. Często jest też tak, że po prostu od nich właśnie wychodzi jakaś inicjatywa. Przychodząc do mnie na przerwach, mówią, proszę pani, bo chcielibyśmy no, porozmawiać na przykład na temat poprawnej komunikacji między sobą. Więc często jest tak, że faktycznie to wychodzi od nich, albo po prostu właśnie proponujemy sobie tutaj jakieś projekty wspólnie, decydujemy o tym. Bardzo ważne jest to dla moich uczniów, właśnie te kompetencje, o których powiedzieliście. Z racji tego, że właśnie nasi uczniowie uczą się zawodu, w związku z tym dla nich bardzo ważne jest to, żeby uzyskać jeszcze więcej, jeszcze większą ilość właśnie tych kompetencji zawodowych. I projekty, które organizujemy u nas w szkole, są zwykle projektami rozwijającymi właśnie te kompetencje zawodowe. Spotykamy się z przeróżnymi osobami spoza szkoły, właśnie związanymi z branżą filmową czy fotograficzną, więc to daje im jeszcze więcej właśnie takiej właśnie motywacji, bo też tutaj o tym gdzieś tam też rozmawiamy, to daje im więcej motywacji do działania. A jeżeli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, to bardzo ważne jest to,
żeby po prostu być otwartym. Nauczyciel, który jest otwarty na ucznia, który faktycznie rozmawia z uczniem po partnersku, jest niezwykle często gdzieś tam właśnie zatrudniany tak, do jakichś działań właśnie przez uczniów. Często jest też tak, że właśnie uczniowie przychodząc do mnie po prostu chcą pogadać i od tej rozmowy właśnie rozpoczyna się gdzieś jakiś pomysł na kolejny projekt. Tak, myślę, że ta postawa otwartości i zrozumienia ucznia jest jedną z najważniejszych postaw tutaj u mnie w pracy i w tych projektach, które tutaj proponuję. Dzięki. Tutaj wspomniałaś też o takim aspekcie właśnie znowu tych kompetencji, tak, że przychodzą do ciebie uczniowie, uczennice, które chcą się nauczyć tych kompetencji, więc tak, samo to jest dla siebie motywujące. Tak. Ale na stole różnych motywatorów są też inne takie szkolne motywatory, jak na przykład weź udział w projekcie, będzie zwolnienie z zajęć. Oj, nie, u mnie tego nie ma. U mnie nie. Z zachowania. Tak. Jak ty? Nie, u mnie oczywiście wszystkie projekty, które organizujemy poza zajęciami. Oczywiście czasami jak nie uda nam się organizacyjnie tego zrobić, gdzieś tam wchodzimy w niektóre zajęcia zawodowe. Ja mam bardzo często z klasami, z grupami po 2-3 godziny w cyklu zajęć i faktycznie czasami się spotykam z grupami codziennie, więc ja mam kontakt z nimi bardzo, bardzo częsty. Oni wiedzą, że nasze projekty są zawsze projektami pozalekcyjnymi, zawsze projektami, jakby, które oprócz kompetencji, oni tak naprawdę żadnych ocen dodatkowych nie otrzymują ode mnie. I to jest dla nich jakby podstawą. Oni wiedzą o tym. No, od samego początku ja im mówię, że faktycznie robicie to dla siebie, nie robicie tego dla mnie, nie robicie tego dla jakiegoś innego nauczyciela, nie robicie tego dla ocen, dla rodziców, robicie to po prostu dla siebie. Rozwijacie swoje możliwości, doświadczenie i kompetencje, także to jest kluczowe w mojej pracy i faktycznie jakby nie brakuje mi osób chętnych. Często jest tak, że do projektu zgłaszają się, pytając się o to, słuchajcie, robimy jakiś projekt, kto chciałby brać udział? Ja często po prostu mam nadmiar, więc trochę taka klęska urodzaju czasami. Ale rozumiem, że ważny jest ten aspekt, że na starcie, na początku mówisz, tak, że nie ma za to tego rodzaju... Oczywiście, oceny. Tak. To jest dla nich, dokładnie, to ma być dla nich zajęcie dodatkowe, zajęcie, które po prostu, za pomocą którego doświadczą czegoś nowego, czegoś zupełnie innego niż właśnie podczas lekcji. Dzięki, Asia. Tutaj też pojawił się taki wątek, sama podkreśliłaś takiej dodatkowej aktywności, że to jest pozalekcyjne i prawda jest taka też w naszych projektach, też to często wychodzi, że te dodatkowe działania społeczne są nie tylko kosztem czasu dodatkowego uczniów, uczennic, ale też nauczycieli, nauczyciele, którzy się tymi projektami opiekują i tą grupą uczniowską zbierają po to, żeby to działanie zrealizowała. I to też jest taki element, w którym jedno to jest zaangażowanie uczniów, uczennic i to, żeby przytrzymać ich przy tym działaniu i żeby oni się angażowali w to działanie, ale czasem może być zwyczajnie trudno, gdy nasze zaangażowanie siada, a może się tak zdarzyć z różnych powodów, czy tego, co się dzieje w pracy, w życiu osobistym. Różne sytuacje się dzieją, czasem zmęczenie. Jak ty sobie, Beniu, z tym radzisz? Czy spotkałaś się z takim spadkiem własnego zaangażowania? Jak sobie z tym radziłaś? Znaczy tak, głównym może powodem spadku zaangażowania to bywa brak czasu, natomiast sama ta praca projektowa jest bardzo motywująca i dla mnie, i dla uczniów, i uczennic, więc raczej to działa tak na plus.
I tutaj rzeczywiście ten deficyt czasowy bywa trudny, natomiast ja wykorzystuję to, ten czas i na godzinach wychowawczych, i na lekcjach przedmiotowych też, bo da się różne rzeczy zrobić na lekcjach języka polskiego, na lekcjach WOS-u. Także dla mnie też jest ważne to, że mam poczucie, że wyposaża się młodzież w takie poczucie sprawczości, oni to czują i to jest taka wzajemna motywacja. Bywa też tak, że robimy sobie te spotkania przy jakichś słodkościach na przykład, tak, ktoś przynosi co jakiś czas, więc to też jest takie miłe, i żeby zastanowić się, z czym dalej iść w projekcie. Także takie momenty też się zdarzają, ale przyznam się, że nie miałam jakichś takich większych trudności ze spadkiem motywacji. Raczej to jest takie wzajemne wsparcie i motywowanie się nawzajem dwóch stron. Dzięki. Zachęcam osoby, które piszą na czacie, zwracajcie uwagę, czy piszecie do wszyscy, czy do prowadzącej paneliści. Część z Was pisze do prowadzącej paneliści i pozostałe osoby nie widzą tych Waszych komentarzy, a są ciekawe, więc zachęcam do tego, żeby tam w ustawieniach czatu pisać do wszyscy po prostu. A chciałem jeszcze wrócić do wątku, tutaj Joanna powiedziała, że no, u niej to ta motywacja wewnętrzna, tak, czyli bazujemy, nie dajemy takich marchewek w postaci ocen, czy też zwolnień z lekcji i tak dalej, i tak dalej. No ale pytanie się pojawia, no bo wtedy rzeczywiście włączają się w te projekty społeczne osoby, które już, można powiedzieć, są jakoś zaangażowane, są zmotywowane. No ale czy nie jest wartością to, żeby włączyć te osoby, które być może na pierwszy rzut oka pomyślą, że to nie jest dla nich, a taka ocena czy też jakiś inny benefit sprawi, że spróbują po prostu, tak, że się zachęcą. No i tutaj chciałem spytać z kolei, jak to wygląda z Waszej strony, albo czy właśnie z kolei być może te osoby zaangażowane też potrzebują też takiego docenienia trochę innego niż tylko to, że się czegoś nowego nauczą. Jak to wygląda z perspektywy uczniowskiej? Hania, jak Ty to widzisz? Myślę, że bardzo ważne jest to, że jednak możemy nabyć te umiejętności, ale też właśnie na początku jest dobre to, jeśli nauczyciel nam przedstawi dany projekt, pokaże, co możemy dzięki temu zyskać, co będziemy robić, jakie właśnie dzięki temu zajdą zmiany, na przykład w społeczności szkolnej, bo często właśnie brakuje takich działań, które na przykład pobudzają młodzież do działania w szkole. Często gdzieś one są robione w małych grupach i po prostu nie wypływają na większe właśnie takie sfery. I też myślę, że ważne jest to, aby nauczyciel, który robi dany projekt, jakby był zaangażowany w to całym sercem, żeby wiedział, co tak naprawdę chce zrobić, bo gdy nauczyciel właśnie ma takie zamiłowanie do jakiejś tematyki, to uczniowie często to widzą i podłapują ten temat, chcą go kontynuować, chcą właśnie więcej się dowiadywać o tym i to wtedy właśnie działa korzystnie dla obu stron. I myślę też, że właśnie takie przedsięwzięcia niosą większy sukces, niż gdy po prostu wybieramy nauczyciela, który nie do końca czuje jakiś temat. Ja też właśnie miałam problem z tym, że gdy po prostu zaczynałam projekt, potrzebowaliśmy pomocy nauczycieli, ale tak do końca nie wiedzieliśmy, do kogo się zwrócić. I cały czas właśnie tak bardzo mieszaliśmy, udawaliśmy się do różnych osób i dopiero w pewnym momencie trafiliśmy na pana od biologii, który tak naprawdę był w stanie nam najbardziej pomóc. Więc też jeśli na przykład moim zdaniem nauczyciel nie jest do końca w stanie albo nie jest przekonany o tym, że da radę z uczniami pociągnąć jakieś działanie, to warto wtedy skierować uczniów do innej osoby, która być może bardziej interesuje się danym tematem. I to jest na pewno duża motywacja, że są tacy nauczyciele, którzy tak jak my mają takie zamiłowania i dzięki nim możemy robić wspaniałe rzeczy. No tak, ale Twój temat, temat Twojego projektu, można powiedzieć, w wielu szkołach czy przez wiele osób dorosłych zostałby uznany za kontrowersyjny. No, edukacja seksualna jest obecnie, można powiedzieć, trochę na celowniku. Jest ten temat tak uznawany za szerzenie demoralizacji młodych ludzi. Wiele szkół, podejrzewam, by się nie zgodziło w ogóle, żeby taki projekt realizować. Jak Tobie się udało w ogóle przekonać
szkoły, jakie masz wskazówki dla realizatorów podobnych, nawet nie mówię, że w tematyce edukacji seksualnej, ale ogólnie takich, no można powiedzieć, trochę trudniejszych, kontrowersyjnych tematów. Jak przekonać w ogóle dorosłych szkołę do tego, żeby to jednak się działo? Myślę, że tutaj najważniejsza jest rozmowa. Pokazanie tego, co chcemy zrobić i określenie takie szczegółowe planu działania, bo dzięki temu nauczyciele, jak i dyrekcja mogą po prostu dowiedzieć się, co chcemy robić, też być cały czas na bieżąco informowani, aby po prostu nie było jakichś właśnie takich niedomówień, bo jednak lepiej na początku wszystko wyjaśnić i my też już na początku powiedzieliśmy, jakie najbardziej chcemy poruszać tematy. Też za każdym razem, kiedy na przykład wstawialiśmy posty, one były sprawdzane przez naszych nauczycieli pod względem merytorycznym, właśnie żeby były jak najbardziej neutralne i nie stanowiły takiego problemu dla kogoś, kto na przykład nie chce poruszać tego tematu, żeby po prostu był jak najbardziej neutralny i każdy mógł po prostu się do nich ustosunkować. I też myślę, że ważne jest to, że żeby mieć taką postawę, że nie chcemy po prostu narzucać komuś czegoś, ale po prostu chcemy działać, chcemy pokazać coś nowego. Jesteśmy właśnie młodymi ludźmi, którzy też mają trochę inne spojrzenie na świat i wtedy po prostu warto je pokazywać, ale jakby dać też do odbioru to nauczycielom, którzy mogą dać nam cenne rady, jak to zrobić, żeby to było jak najbardziej korzystne dla obu stron i nikt nie czuł się tym pokrzywdzony. I na przykład też widziałam to, że na początku niektórzy nie byli przychylni do naszego projektu, ale przez to, że pokazaliśmy im działania, co chcemy robić, robiliśmy właśnie też quizy wiedzy, wstawialiśmy posty, to wiele osób dziękowało nam i mówiło, że naprawdę są zadowoleni z tego, co robimy i że zmienili swoje podejście, więc dla mnie najważniejsza jest po prostu rozmowa. Jasne, dzięki. No to ważne, tak? Czyli nie bójmy się tak zwanych trudnych tematów, bo też one są właśnie ważne dla młodych ludzi i często właśnie najbardziej angażują. Stawiajmy tutaj na informacje i to, żeby to rzeczywiście było przejrzyste. No dobrze, no zaczęliśmy już ten projekt, udało nam się dobrze zbudować atmosferę bezpieczeństwa, młodzi wiedzą, po co to robią, dlaczego takie działanie właśnie, czują, że to jest dla nich ważne, są zaangażowani, no ale wiadomo, projekt, tak jak mówiliśmy na początku, no jest to działanie, które trwa jakiś czas, no nie zawsze strasznie długi, no ale wiadomo, że te spadki są zaangażowania, no więc pytanie brzmi, jak pracować, jaka powinna być rola nauczyciela albo też w ogóle co powinno się dziać w tym projekcie, żeby podtrzymywać to zaangażowanie, żeby ono nie spadało. I tu pytanie do Kacpra, jak ty to widzisz, jaka powinna być ta rola opiekuna projektu w trakcie w ogóle, jak dbać o zaangażowanie już w trakcie działania? Znaczy ważne jest to, żeby nauczyciel był wsparciem, żeby nie był takim, powiedzmy, szefem, prezesem, który mówi, słuchajcie, to jest źle, tylko musi być wsparciem. Ważne też jest to przy działaniu, to też bardzo podkreślam, czy to chodzi o kartkówki, sprawdziany, testy, cokolwiek, że często polska szkoła ma taki problem na zasadzie, jak mamy szklankę w połowie pełną wody, tak, to nie jest, że ona jest w połowie pełna wody, tylko ona jest w połowie pusta, tak, czyli wytyka się błędy, a nie mówi plusów, tak, że na przykład o, super wam wyszedł na przykład ten film, który zrealizowaliście, ale wiecie co, ta wasza strona, którą promujecie, na przykład no bardzo mały ruch, bo na przykład nie wypromowaliście, tak, tylko raczej jest takie, a, bo wam słabo strona idzie, tak, często się nie docenia tych pozytywnych aspektów, co po prostu pogłębia ten spadek, tak. Co do takiego spadku zaangażowania, to jest normalne, ja też to często mam, też często mi się to wręcz zdarza. Jak sobie z tym radzę? Ja osobiście sobie z tym radzę, że siadam i zastanawiam się, co mi daje ten projekt, czy warto go realizować, co mogę zrobić, żeby poprawić tą motywację. Natomiast co może zrobić nauczyciel? Przede wszystkim rozmawiać i być takim trochę przyjacielem. Oczywiście nie wymagam tutaj, żeby nauczyciel był z uczniem na ty i byli kolegami, tak kolokwialnie mówiąc, tak? Raczej, żeby był takim wsparciem, jak ja to nazywam, poświęcił mu 5 minut prywatnie, czyli
porozmawiał, coś sobie pożartował, żeby był takim z osobą, która jak mamy problem, możemy przyjść i powiedzieć, proszę pana, na przykład mamy problem, tak, bo nie wiem, na przykład naklejki, które potrzebujemy do projektu, na przykład drukarnia nam tego nie wydrukuje na piątek, kiedy są nam potrzebne, co możemy zrobić, tak? I takie okazanie wsparcia, rozmowa, to jest bardzo ważne, bo w momencie, gdy jest to właśnie to załamanie, tak, nie damy rady, bo coś się popsuło, nauczyciel mówi, dobra, nie damy rady, ale zrobimy coś innego, jeśli nawet nie uda się nam to, to zrobimy coś innego, to jest ważne, bo wtedy od razu ta oś, tak, z dołu idzie w górę, tak? Wiadomo, że nauczyciel też ma spadki, więc też uczniowie właśnie poprzez takie partnerstwo uzupełniają się, tak? Gdy nauczyciel ma spadek, uczniowie mówią, proszę pana, no na przykład super nam idzie, czemu mamy przestawać, tak? I wtedy nauczyciel ma ten wzrost zainteresowania i motywacji, więc to jest ważne, żeby tak uzupełniać się i po prostu motywować wspólnie, działać po partnersku po prostu, tak? Rozmawiać, jak mówię, poświęcić nawet te 5 minut prywatnych, porozmawiać, nie wiem, jak ja to mówię, sobie zadzwonić, tak, i porozmawiać, czy wam wszystko dobrze idzie w porządku i czy czegoś nie potrzebujecie na przykład, tak? Więc to jest ważne, takie wsparcie. Czyli kluczowa jest ta relacja, to poczucie bezpieczeństwa, że też temu nauczycielowi, nauczycielce zależy i może te 5 minut poświęcić. To z jednej strony, ale też zwróciłeś uwagę na to, żeby bardziej doceniać i nie zwracać uwagi w pierwszej kolejności na błędy, ale dawać też taką informację zwrotną, co się zrobiło dobrze, bo wtedy łatwiej wyjść z tych spadków takich motywacyjnych. Zwracać bardziej uwagę na to, jeśli nawet nam się gdzieś powinęła noga, to w jaki sposób to możemy zrobić inaczej, a nie jest to też jakiś koniec świata czy koniec naszego projektu, bo wtedy bardzo łatwo się wykruszyć z tego działania. Tak, ale tam na początku też Kacper powiedział o jeszcze jednej rzeczy, że właśnie lider czy no, opiekun, koordynator, nauczyciel nie powinien być szefem takim, który nakazuje, bardziej właśnie takim liderem wspierającym. To tutaj mam pytanie właśnie do naszych opiekunek, jak to u was wygląda, no bo z jednej strony wiadomo, zależy nam, żeby to działanie się wydarzyło, prawda? No mimo wszystko, żeby dowieść się do końca, więc jak zachować taki złoty środek trochę pomiędzy kierowaniem a oddawaniem przestrzeni do działania i samodzielności uczniom. Bernadeta. Znaczy tak, jeżeli uczennica wie, że jest poważnie traktowana, to tak samo mnie poważnie traktuje i to po prostu wynika z takiego wzajemnego szacunku, który został zbudowany, a ta rola wspierająca no, polega na tym, że cały czas też tak obserwujemy te działania, nie narzucając, natomiast też jesteśmy uważni na to, jeżeli faktycznie pojawi się jakaś trudność. Jeżeli ona się pojawi, zostanie pokonana, to wtedy też celebrujemy pokonanie tej trudności. I to też jest taki krok naprzód, że właśnie jak ta trudność się pojawi, to wówczas no, pokazujemy, że to jest taki przykład tego, co się pojawia w życiu, tak? Że radzimy sobie z jakimiś elementami, które no, nie do końca wychodzą na początku po naszej myśli. No, dla mnie ta relacja partnerska jest też cały czas na lekcjach, tak? To jest to zaufanie, które zostało zbudowane wcześniej, więc no nie wyobrażam sobie narzucania czegokolwiek i być ex cathedra. To wynika z tych relacji, które są po prostu zbudowane i wzmacniane w projekcie i myślę, że to potem też widać na lekcjach. Także to jest takie wzajemne później, no takie wzajemne plusy tego działania i przekładanie się tego, co się zadzieje w projekcie, na to, jak jest w klasie i na zajęciach. To, co też jest dla mnie bardzo istotne w tej właśnie w budowaniu takiej relacji, partnerstwa, to włączanie wszystkich uczniów i uczennice, bo często jest tak, że nauczyciele wybierają sobie na przykład osoby o takich preferencjach liderskich. Ja często podejmuję działania właśnie z osobami, które są nieco wycofane, nawet kiedy jeden z pierwszych projektów taki zrobiłam i one się dzięki temu bardzo ośmieliły i zyskały na poczuciu własnej wartości, zaczęły istnieć w szkole i to też jest bardzo ważne i powoduje, że
no ta relacja między uczniem a nauczycielami się buduje, tak? Także to myślę, że też jest ważne podkreślenia, że żeby wszystkich angażować na równi i u każdego doceniać te mocne strony. I wtedy po raz kolejny uczeń, uczennica wie, że są zauważeni i poważnie traktowani, więc to jest dla mnie istotne. Tutaj wspomniałaś o takim właśnie ciekawym aspekcie, że ważne jest też angażować też tych, którzy nie mają takich cech wybijających się liderskich, bo to buduje relacje, ale jak to zrobić tak w praktyce? Bo też osoby, które mają takie umiejętności liderskie, taką łatwość w zgłaszaniu się, podejmowaniu nowych wyzwań, po prostu one są, pojawiają się, przychodzą. A co z tymi osobami, które nie są na tej takiej czołówce łatwo widocznej? Jak je włączyć? Ja często robię takie projekty międzyklasowe, ale zaczynam od tego, co się dzieje na zajęciach i dla mnie ważne jest to, żeby uczniowie się widzieli, samo ustawienie ławek, tak, czy to jak siedzimy w kręgu poza przestrzenią szkolną. I miałam już wielokrotnie takie doświadczenie, gdzie uczniowie nieco wycofani, dla których trudne było w ogóle patrzenie komuś w oczy w momencie, kiedy usiądzie w innej konfiguracji, bo zazwyczaj dzieci i młodzież na lekcjach widzą swoje plecy. To, że nagle siedzi na przykład uczeń z zespołem Aspergera koło kogoś, a zazwyczaj siedział sam w ławce, to spowodowało, że on wreszcie zaczął współpracować, tak? Więc to też powoduje, że właśnie te dzieci zaczynają taką też integrować się w grupie i powoduje to taki zaczątek przyszłej współpracy projektowej. Także to też jest bardzo istotne. Właśnie praca nad tą komunikacją i to powoduje, że się przekłada na dalsze działanie, bo już zaczyna z kimś rozmawiać, wyrażać swoje też potrzeby i przechodzi do działania. Jasne. Tu bliskie pytanie się pojawiło też na czacie, więc od razu je zadam, bo to trochę jest z tym związane. Właśnie pytanie dotyczy kryterium tworzenia tych grup projektowych. Czy pozwalać klasie samej tworzyć grupy projektowe, czy jednak nauczyciel ma ingerować w tworzenie się grup projektowych? Jak to widzisz? Do mnie jeszcze pytanie, tak? No tak, pociągnijmy. Tak. Jeżeli klasa chce stworzyć projekt samodzielnie i ma jakiś pomysł, to ja bardzo kibicuję naprawdę, to jak najbardziej pozwalać i obserwować, w jakim to kierunku idzie, bo to jest ogromne wyzwalanie kreatywności, to jest nasza przyszłość, więc jak najbardziej. Jasne, dzięki. Widzę, że Kacper coś chciałeś dodać. Tak, akurat odpisywałem tutaj panu Grzegorzowi, bo staram się na bieżąco odpisywać na to, co potrafię odpowiedzieć, lub jestem w stanie na szybko odpisać, mam nadzieję, że pomagam wystarczająco. Moim zdaniem warto pozwalać, warto wręcz nawet nie starać się kontrolować. Wiadomo, że może inaczej, nie kontrolować, tylko wspierać. O, to właśnie chciałem nakreślić, że nie kontrolować ich na zasadzie, jak wam idzie... kontrolować stricte, że panujemy nad tym, tylko właśnie tak pytać, ej, słuchajcie, jak wam idzie, czy na przykład zrobiliście to założenie, które mieliście zrobić, tak, żeby to nie miało formy kontroli, tak, bo tutaj pan Grzegorz zapytał, czy warto ingerować. Warto właśnie być tym partnerem, który rozmawia, wspiera, natomiast nie narzuca tych działań, tak, na przykład mówi, słuchajcie, to się nie uda, musicie zrobić to. Nie w taki sposób. Warto to zrobić na zasadzie, słuchajcie, bo tu na przykład szkoła nie jest w stanie zrobić tego i tego, tak, ale może pomyślmy, zróbmy coś innego, tak, albo gdzieś indziej i tak, żeby to była taka właśnie partnerstwo niż od to, co mówiłem wcześniej, bycie szefem, tak, więc podsumowując, tak, warto pozwalać i warto też im dać taką wolność twórczą i jedynie co to właśnie tak rozmawiać i na zasadzie takiej właśnie partnerstwa działać. Dziękuję. Jasne. To jeszcze tylko chciałem, bo jeszcze chciałem zapytać się Annę o rolę, ale pojawił się ciekawy komentarz i myślę, że warto go tutaj wypowiedzieć z pani Anny odnośnie tego, że właśnie dobrym rozwiązaniem jest to, żeby tworzyć takie podgrupy projektowe i dawać rolę, jak najwięcej takich ról liderskich uczniom, takich szefów podgrup zadaniowych, tak? Czyli
po prostu dzielić się tą odpowiedzialnością i im więcej tych osób czuje tą odpowiedzialność, ja się z tym totalnie zgadzam, tym mniej my jako dorośli musimy wtedy ingerować i oni sami będą trochę pilnować tych swoich rówieśników, a jednocześnie właśnie czuć ten wpływ. Ale tak, no właśnie, to jeszcze pytanie do Joanny, jak ty to widzisz właśnie tę rolę nauczyciela już w trakcie działania albo jak co ty robisz, żeby podtrzymać to zaangażowanie? Angażując uczniów, właściwie angażując, oni się bardzo często sami angażują po prostu do tych projektów, ale faktycznie bardzo ważne jest to, żeby również takie jakby przy projektach długofalowych dawać bodźce. I te bodźce, obserwując oczywiście, czy uczniowie pociągają temat, czy są zainteresowani, a może ich aktywność zaczyna spadać. I w tych momentach, gdzie aktywność zaczyna spadać, wrzucać im takie bodźce. Tymi bodźcami oczywiście mogą być nowe osoby, z którymi się mogą spotkać, ale mogą to być takie prozaiczne rzeczy, takie jak na przykład, nie wiem, wyjście na pizzę, czy po prostu wyjście do parku, zrobienie zupełnie czegoś innego. I to daje im taki oddech, takie zastanowienie się nad tym problemem, no i jakby zaczynają ciągnąć dalej temat, więc tutaj te bodźce wydają mi się bardzo, bardzo istotne. My mieliśmy 2 lata temu, przed samą pandemią, właśnie prowadziłam w ramach Shortcutu, czyli właśnie projektu CEO, prowadziliśmy taki projekt Shortcut Małe Historie, Wielkie Sprawy i robiliśmy film animowany. Robiliśmy go przez tydzień, od 8 rano do 8 wieczorem. Uczniowie, grupa uczniów siedziała w klasie, której zresztą a propos przestrzeni, u mnie w klasie ławki zawsze zwykle są zrobione właśnie w taki może nie kółeczko, ale taką podkowę, a drugą klasę, którą też mam do dyspozycji, to jest klasa studio, więc tam nie ma w ogóle ławek, nie ma no ta przestrzeń jest zupełnie inna niż taka typowa przestrzeń lekcyjna. Natomiast faktycznie podczas tego projektu tygodniowego widziałam to, było widoczne jak na talerzu, właśnie te spadki emocji, te spadki zaangażowania i właśnie dawaliśmy sobie takie bodźce, po prostu wychodziliśmy w plener, robiliśmy sobie obiad w kuchni naszej szkolnej, ale też zapraszaliśmy właśnie osoby, które gdzieś tam dawały jeszcze tego większego powera, żeby po prostu podbić ten temat, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne właśnie, żeby te bodźce no, w pewnych momentach, podczas oczywiście obserwacji, bo bardzo ważne jest to, żeby właśnie nauczyciel był bardzo dobrym obserwatorem, żeby wiedział w danej sytuacji, że właśnie tego bodźca im potrzeba. No i ja bardzo często jeszcze chciałam już kończyć, ale bardzo często robię sobie ewaluację. Ja wiem, że słowo ewaluacja wśród nauczycieli jest słowem, które jest bardzo obrzydzone przez nasz system, ale ja robię sobie taką ewaluację wewnętrzną. Co ja dzisiaj fajnego zrobiłam w klasie, co mi się udało, a co mi się nie udało. I często jest tak, że po prostu ja tą ewaluację robię podczas drogi ze szkoły do domu, po prostu myślę o tym, czy fajne te działania były, czy może coś zmienić. To jest bardzo ważne i jakby myśląc o tym takim podsumowaniu właśnie dnia, to takie wydaje mi się podsumowanie dnia jest niezwykle ważne też w tym, żeby cały czas gdzieś obserwować to, co się dzieje wśród grupy. I reagować też na bieżąco. Tak. Jak wspomniałaś, bardzo podoba mi się ta metafora bodźców i chciałam tak podpytać jeszcze, po czym poznać, po czym ty poznajesz, że to jest ten moment na jakiś bodziec? Obserwacje. Ja tak jak powiedziałam, ja cały czas obserwuję uczniów. Nauczyłam się tego
no już od wielu lat obserwuję uczniów, moi uczniowie często mówią, oni się boją mnie, bo ja wszystko widzę, bo ja gdzieś tam cały czas obserwuję, obserwując ich wiem wszystko, nawet nie muszą mi mówić ani słowa, a ja wiem, co się dzieje. Po prostu, nie wiem, obserwacja, to jest wydaje mi się najważniejsze. No i oczywiście poznanie tych uczniów, bo to bez znajomości uczniów nie jesteśmy w stanie, prawda, prawidłowo obserwować, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Ważne też jest, i to polecam wszystkim, komunikacja taka właśnie interpersonalna, to spostrzeganie postawy ucznia, bo przecież postawa ucznia bardzo wiele nam mówi o nim, więc właśnie ta komunikacja niewerbalna, to wszystko sprawia, że po prostu my wiemy, jak ten uczeń, czy też możemy się domyślać, jak ten uczeń właśnie reaguje. Postawa, tak jak mówisz, ale też myślę, czy uczeń się na przykład, uczennica raz, drugi, trzeci spóźnia, tak, na przykład na spotkania, tak, grupy, to też mogą być takie oznaki, tak, że zaangażowanie spada, że coś tam zaczyna nam zgrzytać i to też mogą, dokładnie, być takie oznaki bardzo widoczne. Dokładnie, tak, są takie widoczne oznaki, czy to spóźnienie, czy na przykład próbę zwalniania się, proszę Pani, bo ja muszę iść do dentysty, to bardzo często ten temat dentysty wychodzi, jeżeli faktycznie gdzieś tam uczniowie coraz mniej mniej chętnie po prostu biorą udział w tym zaangażowaniu, mniejsze zaangażowanie, przepraszam, tak. No dobrze, Kacper, krótko, bo widzę, że chcesz coś dodać, tak, jeszcze. Tak, chciałem się tylko odnieść tutaj do słów pani tutaj Joanny, tak, dobrze mówię, że właśnie często szukają wymówek, że nie wiem, idę do dentysty, tak, to jest prawda. Tutaj mam taką uwagę dla wszystkich nauczycieli, czy to opiekunów grup, żeby nie, powiedzmy tak nazwę to, agresywnie reagować na to, czy nie być takim opresyjnym, że z takim atakiem, tylko po prostu spróbować porozmawiać z tym uczniem, gdzieś tak znaleźć to porozumienie, bo spotkałem się z taką sytuacją, w sumie to z kilkoma, że właśnie nie konkretnie nauczyciel, ale opiekun jakiejś tam grupy zapominał o tym, po prostu to było na zasadzie takiego, to był twój obowiązek, miałeś przyjść, takie bardzo takie wykluczające wręcz z grupy, że ta osoba jest w pewien sposób, nie chcę powiedzieć gorsza, tak, ale że właśnie nie wykonała swojego obowiązku, przez co właśnie była tak dyscyplinowana, co właśnie bardzo zmniejsza to zainteresowanie i motywację, więc to też jest taka uwaga, żeby właśnie rozmawiać, nie krzyczeć, tak to nazwę. Dziękuję. Mhm, dzięki. To trochę zahacza też o wątek, który jeszcze chciałem zapytać, o jeden wątek właściwie, bo już czas nas goni, ale myślę, że jest bardzo ważny, ponieważ właściwie ciężko sobie wyobrazić takie działanie społeczne, które jest trochę większym projektem, dłuższym i w którym nie wydarzają się takie sytuacje, w których coś się nie udaje, ktoś się na kogoś złości, ktoś się rozczarowuje, różnego rodzaju trudne emocje się pojawiają pomiędzy osobami w grupie, konflikty, jak sobie z tym radzić, co jest takiego kluczowego w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że właśnie pomiędzy naszymi uczniami pojawiają się takie trudne emocje. Bernadeta, jak ty radzisz sobie w takich sytuacjach? No ja już troszkę o tym wspomniałam, także na pewno pytamy o przyczyny i dlaczego, tak? Dlaczego tak się czujesz, dlaczego tak powiedziałeś, z czego to wynika, i wtedy jest łatwiej, bo młodzież ma możliwość i przestrzeń do wypowiedzenia się, a nie ma złych emocji, tak? Tylko każde są czymś spowodowane, więc oni też to wiedzą i nie mają też z tym problemu, żeby o tym powiedzieć, więc na pewno to powoduje, że po wyciszeniu tych emocji idziemy krok dalej. Także korzystam też z tej mapy uczuć z młodszymi uczniami, tak, uczennicami albo tymi, którzy mają trudność z nazwaniem emocji, więc warto mieć taką mapę wywieszoną w sali, to tak dla opiekunów taka podpowiedź też i warto z niej korzystać.
Na pewno nie można pozostawić bez komentarza i udawać, że się nic nie słyszy. Tak, bardzo ważne jest, żeby jednak interweniować, bo praktyki są różne ze strony nauczycieli, natomiast ważne jest, żeby to usłyszeć. Także po raz kolejny ta uważność, zauważanie uczniów, uczennic jest istotna. Także tak, to tyle. Dzięki. I tutaj powoli będziemy się zbliżać do końca, dlatego przejdziemy do ostatniej takiej części, bo bardzo chcielibyśmy zapytać się też Was w nawiązaniu do obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, jakie działania u Was się dzieją, jakie Wy podejmujecie w szkole, co warto zrobić w szkole takiego związanego z tą sytuacją, żeby lepiej tę sytuację wytłumaczyć uczniom, uczennicom, żeby łatwiej było ją zrozumieć. Może najpierw Hanie poproszę. Czy u Ciebie w szkole coś się dzieje związanego z obecną sytuacją, co uważasz, że jest takie sensowne? U mnie w tym momencie, tak jak w wielu szkołach w Polsce, są organizowane zbiórki żywności. I myślę to za jedną z bardziej sensownych rzeczy, bo jednak taka pomoc w tym momencie, kiedy bardzo dużo osób do nas przyjeżdża, aby się schronić, uchronić przed tym, co dzieje się u naszych sąsiadów, jest ważne, żeby im pomagać. Żeby też na przykład, jeśli do naszej szkoły przyjdą osoby z Ukrainy, żeby po prostu były przyjęte normalnie, żeby też nie czuły się właśnie tak przebodźcowane przez nas, ale też, żeby po prostu ich wspierać. Jeśli na przykład będą potrzebne jakieś działania, żeby też na przykład rozmawiać z psychologiem szkolnym, bo na przykład moim zdaniem często właśnie zapominamy o tym, że jest psycholog, jest osoba, która może nam pomóc, dać nam wsparcie i właśnie w takim momencie ważna jest też ta rozmowa, właśnie zrobienie takiej lekcji, gdzie po prostu porozmawiamy o problemie, bo często też wielu z nas czuje się przerażonych trochę sytuacją, która się dzieje. Tak naprawdę do końca nie wiemy, co jest jakby teraz ważne, też bardzo panuje duża dezinformacja, więc na przykład ważne jest, jeśli mamy jakiegoś zaufanego nauczyciela, to żeby móc z nim porozmawiać, żeby na przykład zrobić spotkanie, omówić daną sytuację, jej przyczyny, co się dzieje, i to jest dla mnie ważne, bo jednak właśnie takie działania małe bardzo wspierają uczniów, którzy w tym momencie są naprawdę przebodźcowani i widzę to i po sobie, i po moich kolegach i koleżankach. Dzięki. Tutaj wspomniałaś o przebodźcowaniu, o tym, że warto też tę informację wyjaśnić, co się dzieje, i też podejmować jakieś konkretne, nawet małe takie działania, bo to pomaga też zrozumieć, odnaleźć się w tej sytuacji i też trochę uspokoić. A jak to wygląda z perspektywy nauczycielskiej, Asia? Co warto zrobić, co można zrobić, co według Ciebie jest sens zrobić? Na pewno rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dzieje się, ale słuchać. Bardzo ważne jest to, żeby słuchać uczniów. Jeżeli chcą rozmawiać, to rozmawiać. Jeżeli nie mają takiej potrzeby, to po prostu wspierać ich oczywiście, ale zupełnie innymi formami. Ja mam, z racji tego, że też trochę zajmuję się filmoznawstwem, więc mam też fajną możliwość właśnie pokazywania filmów, gdzieś tam właśnie pracę z arteterapią, pracę z takimi działaniami właśnie związanymi ze sztuką. I to bardzo dużo daje dzieciakom. Oni mogą w tym momencie właśnie się, to przebodźcowanie właśnie, o których mówicie, oni mogą dzięki tym procesom arteterapeutycznym mogą się uspokoić, mogą spróbować zrozumieć,
zrozumieć pewne sytuacje. Natomiast faktycznie sama dzisiaj miałam taką rozmowę, z uczniami z klasy drugiej, która po prostu potrzebowała pogadać na temat tego, co się dzieje. I faktycznie nie wyszło to w ogóle z mojej strony, oczywiście, tylko właśnie z ich strony. Ja mam szkołę, w której jest bardzo duża i mamy dużo inności w szkole. Faktycznie z tą innością, z tą różnorodnością spotykamy się na co dzień i mamy oczywiście uczniów też właśnie z Ukrainy, którzy właśnie czasami przychodzą po to, żeby pogadać, ale czasami mówią, że nie, dla nich to nie jest potrzebne. Dla nich nawet lepiej, żebyśmy o tym nie rozmawiali, żebyśmy w ogóle zupełnie inny temat podjęli. Bardziej właśnie zaangażować ich w jakiś projekt, żeby właśnie o tym nie myśleli, bo czasami to też jest jakiś sposób na właśnie odreagowanie tej sytuacji zewnętrznej. Odreagowanie, odnalezienie się też w zalewie właśnie wszystkich bodźców, emocji, które nas otaczają. Benia, a jak u ciebie wygląda sytuacja? Czy coś planujesz? Wiem, że coś planujesz, wiem już, że coś robisz w tym kierunku. Co planujecie w temacie obecnej sytuacji w Ukrainie? Ja wyszłam od tych materiałów zaproponowanych przez Was, także dużo rozmawialiśmy o emocjach, ale też podzielam zdanie Asi, że należy słuchać młodzież i badałam po prostu grunt w klasach, czy po pierwszej lekcji rozmów oni mają ochotę jeszcze dalej rozmawiać, na ile są przebodźcowani, na ile nie. I naprawdę wyszły bardzo fajne takie pierwsze wnioski. Pierwszym takim wynikiem pracy jest mapa emotek, którą Wam przesłałam. To są zdjęcia z zeszytów uczniów. Oni wyrażali swoje emocje, tak mieli stworzyć swoje emotki dotyczące uczuć związanych z kryzysem na taktem wojennym w Ukrainie. I jak widać, te emocje są tutaj różne i różnie przedstawione. Każdy argumentował to, co pokazywał i dużo się pojawiło takich twarzy z prostymi ustami i niemalże każda argumentacja tutaj była taka, że no trudno, że owszem, jest smutek, natomiast nie jest on na tyle duży, żeby go w inny sposób wyrazić, ponieważ ta sytuacja ich bezpośrednio nie dotyczy i jeszcze za mało wiedzą. Więc to też mi pokazało, na jakim etapie jest młodzież. I teraz tak, mapujemy po prostu w klasach rodziny, które już przyjęły rodziny ukraińskie, bo wiem, że takie działania są podjęte. Jest to takie działanie celowe, bo te rodziny mają samodzielne lokum, próbują żyć w Polsce. I tylko też chcemy to zrobić w taki mądry sposób i na pewno taki, żeby ci ludzie czuli się traktowani tak podmiotowo i z odpowiedzią na ich potrzeby. Jest również, włączamy się w te duże zbiórki, które są takie ogólnopolskie jak najbardziej, natomiast bardzo nam zależy, żeby działania, które też podejmujemy na zajęciach, takiego świadomego rozumienia tej sytuacji, żeby to przenieść na działanie długofalowe zastanawiamy się właśnie, myślę, że współpraca z rodzinami tutaj i stworzenie też czegoś wspólnego byłoby dobrym pomysłem, tak rozmawiamy. Natomiast trudno mi w tej chwili jeszcze się wypowiedzieć, bo jesteśmy w trakcie pracy. Jasne, dzięki. Tutaj, żeby podsumować trochę ten wątek. To tyle. Chciałbym pokazać kilka takich pomysłów, bo oczywiście jak już przejdziemy ten pierwszy etap, o którym tutaj było mówione, czyli tej rozmowy o tych emocjach i tutaj my jako CEO również przygotowaliśmy taki materiał, jak o tym rozmawiać. Tutaj na pewno koleżanka teraz wklei na czat linki do różnych materiałów. No ale właśnie to, co było też mówione tydzień temu, kiedy mieliśmy takie bardzo szybkie, interwencyjne webinarium, jak właśnie rozmawiać o wojnie w Ukrainie,
padało tam też takie stwierdzenie, żeby nie zostawały dzieci, młodzież z takim poczuciem bezradności, że ja nic nie mogę z tym zrobić, że Rosja i tak tutaj zrobi, co chce, prawda? A my jesteśmy tylko jednostkami, jesteśmy słabi, więc to też jest ważne, żeby przełamywać to poczucie bezradności. I jeśli już, prawda, przejdziemy ten etap rozmowy o tym, jak się z tym czujemy, i jeśli jest ta potrzeba oczywiście wśród naszych uczniów, to zachęcamy do tego, żeby pomyśleć o takich bardziej pogłębionych działaniach, właśnie jakichś działaniach społecznych związanych z Ukrainą. I tutaj kilka tych pomysłów to, żeby no właśnie przede wszystkim pogłębiać też tę wiedzę. Jednak bardzo często młodzi ludzie w ogóle nie rozumieją, tak, z czego wynika ten konflikt, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. Tu można na przykład zaproponować taki format odwróconej lekcji, gdzie uczniowie sami przygotowują temat, prowadzą zajęcia. Wcześniej oczywiście muszą się do tego przygotować, czy przygotowują kampanie jakieś informacyjne. My też teraz już mamy kilka takich materiałów dotyczących kultury ukraińskiej. Niebawem będziemy mieli odpowiedzi na różne takie właśnie pytania, jakie zadaje młodzież. Będzie taki materiał, najczęściej zadawane pytania, więc będzie można z niego też skorzystać. No tutaj ciekawy przykład takiej akcji zbiórkowej, która jest oczywiście masa teraz różnych zbiórek, ale to jest też taka zbiórka z działaniem, czyli na przykład szycie tych pożeraczy smutków znanych, tak, które potem można na kiermaszu sprzedawać. No, czyli mamy trochę takie działanie terapeutyczne połączone ze zbiórką. Myślę, że bardzo, bardzo fajny pomysł. Bardzo ważnym działaniem i myślę, że to, na to naprawdę trzeba zwracać uwagę, jest uświadamianie odnośnie fake newsów, pokazywanie, jak je rozpoznawać, jak sobie radzić. Obserwujemy w ostatnich dniach naprawdę wielki zalew. Widać, że no, Rosja toczy wojnę nie tylko, prawda, w Ukrainie, ale toczy też tę wojnę w Polsce, co prawda nie militarnie, ale właśnie informacyjnie. Jesteśmy atakowani zalewem tego wszystkiego, tymi wszystkimi informacjami, jak to źli są właśnie Ukraińcy, co oni tam robią i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby też uświadamiać uczniów, żeby też sami młodzi ludzie prowadzili takie projekty i to oni naprawdę też świetnie czują tę tematykę medialną. No właśnie, żeby też przybliżać tę ukraińską kulturę, którą no w sumie nie jest tak dobrze znana w Polsce. Jest jakaś grupa, która się tym interesuje, ale tak naprawdę większość społeczeństwa no pewnie ma trudności z wymienieniem na przykład jakichś pisarzy czy współczesnych, czy w ogóle jakichś twórców kultury, a jest tego naprawdę, naprawdę sporo. No i oczywiście ostatni punkt, taki no mega ważny, bardzo ważny, do wielu z naszych szkół trafią lub trafili już nowi uczniowie, uczennice z Ukrainy. No i to będzie gigantyczne wyzwanie dla nas wszystkich, żeby ci młodzi ludzie się jak najszybciej czuli tutaj po prostu jak w domu, żeby się zintegrowali, więc też zachęcamy do myślenia o takich działaniach, które po prostu będą miały taki charakter typowo poznawczo-integracyjny, będą po prostu sprawiały, że poczujemy się dobrze. I do tego wszystkiego materiały znajdziecie Państwo na naszych stronach. Tu jeszcze są te linki w prezentacji, ale też już poszły na czacie. Tutaj jeszcze kilka tych materiałów, do których się odnosiliśmy w trakcie webinarium. One również były wysyłane zarówno na czacie, jak i zostaną wysłane w mailu podsumowującym do wszystkich osób, które dzisiaj są z nami na Zoomie, zarejestrowały się przez Zooma, więc na spokojnie wszystkie te materiały do Państwa przyjdą. Natomiast no, zbliżamy się już do końca. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że kolejne webinarium w serii Zaangażowani uczniowie. Trochę przesunęliśmy tematykę, ponieważ tematyka migracji miała być ostatnim, piątym webinarium, natomiast ze względu na tę sytuację właśnie bieżącą przesunęliśmy temat i właśnie tematyka migracji, tego jak edukować o migracjach i o uchodźcach i to na pewno tutaj dziewczyny przygotują już bardzo, bardzo w kontekście sytuacji ukraińskiej, właśnie jak rozmawiać o uchodźcach, czyli kolejne webinarium w serii Zaangażowani uczniowie będzie poświęcone właśnie temu tematowi już a teraz zapomniałem oczywiście terminu. 17 marca. No, dziękuję bardzo, Judyto. I też chciałem podziękować naszym dzisiejszym gościom, gościniom, Bernadecie, Hani,
Joannie i Kacprowi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo wszystkim też dziękuję Państwu za udział. No, niestety pewnie nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, jakie się pojawiły, no ale tak to bywa. Życie jest brutalne. Bardzo dziękuję. Do widzenia, dobrego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, dobranoc. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękuję.